wóz umyty, no to pakujemy przyczepę. Przyczepa była częściowo już przygotowana do zimy. Pospuszczana woda, przedmuchany układ, wysuszone pompki. No ale długi weekend, pogoda sprzyja. Także pakujemy i jutro przed południem wyjazd. Idziemy sobie wypić kawkę. I omówić plan wyjazdu. Obmyślić. Jak widzicie, szafki są opróżnione. Wszystko przygotowane już powoli do zimy. A tu wyszedł spontaniczny plan. Pogoda sprzyja. Ekipy się po prostu uruchomiły. No i uznaliśmy, że no co nam pozostaje, jak po prostu załadować przyczepę, uzbroić i bucior. Jutro wyjeżdżamy i zobaczymy, jak to będzie. I jedziemy sobie na nasz wyjazd weekendowy. Weekend. Do miejscowości Maków Podhalański. Na kemping Jazy, tak. I zobaczymy się na kempingu. Idziemy na wodospad. A dlaczego ja kieruję? Ponieważ chciałaś się karnąć. Tak. Prawda, Zuzia? Mamusia mówi, daj mi się przejechać, ja jeszcze tym autem nie jechałam. To jedź, proszę cię bardzo. A ja sobie jadę jak pasażer, zadowolony. Z tyłu jedzie ekipa, z drugiej przyczepy i z dwóch kamperów jadą jednym kamperem. Jedziemy sobie na wodospad. Wodospad Mosorny. Wodospad Mosorny. Mieliśmy iść na wodospady, z parkingu 20 minut, wyszło jak zwykle, poszliśmy nie wiadomo gdzie. Na Mosorny Groń. Jesteśmy trochę zmęczeni, bo nie planowaliśmy tego. Wczoraj żeśmy bardzo długo siedzieli przy ognisku, co jest wiadomo męczące, bo ten żar, ciepło, padające, ale... Rano wzięliśmy po tabletce przeciwbólowej. I idziemy teraz. Wieczorem mamy znowu w planie ognisko, także będzie jakaś nagroda za to, za te ciężkie trudy. Po morderczym podejściu pod górę dotarliśmy do celu, prawda? Tak, widać Tatry. Na górze jest ładna wieża widokowa, która jest jeszcze w budowie. Niestety na nią nie wyjdziemy. Popatrzcie. Wylądował bezpiecznie. Żyje jeszcze. I schodzimy już w dół z tej pięknej góry. Bardzo przyjemna górka. Zabolą nogi, ale teraz nogi nie będzie. Nie będą boleć nogi? Nie, bo teraz chodzimy sobie w dół. Aha. W dół nie boli. Ale w dół będzie ślisko, tam był taki mokry. Bardzo sympatyczna górka. Obstawiam, że ja się pierwszy wywalę. Jak chcecie, możecie iść tędy, nie? Liczysz, że to nagrasz? Żebym czasami swojego upadku. Ja taki upadek miałem. Ten głos taki. To jak się wywolał? Głos na... Policja leci, bo tu nie wolno latać dronem. I szukają droniarzy. Albo LPR. Właściciel kampera o numerze SJZ. Ala, przylecieli po ciebie, a ty zaczęłaś już schodzić. Lecą po ciebie, a ty schodzisz. Grzesiu ci zamówił helikopter. Ja. Jest wodospad. Mamy go. Docelowo mieliśmy tylko tutaj trafić. Tyle gór, żeśmy musieli przejść, do wodospadu dojść. Ale opłacało się. Ale opłacało się. Jesteśmy w takim wąwozie. Ślicznie.